To jest abstrakcja. What's up? No ile będziesz gotowy? Za 5 minut. Dobra, to wyjeżdżam. Jak zwykle muszę na niego czekać. Nie, no ja nie będę pracował z takim amatorem. Panie, gdzie mi pan tu wchodzisz? Wypadł mi stąd. Kompletnie mu odbiło. Zamiast do szkoły jedzie na najostrzejszą pizzę w Polsce. Idę powiadomić nauczycieli. Rzucam szkołę, idę na challenge. Dyro i nauczyciele mogą mi pogwizdać. Spadam stąd. No to jesteśmy na miejscu. Za mną pizza al forno. Wiem, że bardzo tego chcieliście, czytaliśmy komentarze. Robimy to dla was. Ja generalnie wcześniej już miałem problemy z żołądkiem po swoich wyczynach z Poco Loco i Loco Mexicano, z burgerami i z burrito. No ale zrobimy to dla was, nagramy tu odcinek, podejmiemy się tej pizzy, zobaczymy jak to będzie. Chodźmy. Właśnie trwają przygotowania sosu. Z tego co widziałem, zmieszali tam jakieś papryczki z sosem pomidorowym. Czyli to chyba będzie ta pasta, która idzie pod ser. Grubo. Generalnie pizza al forno będzie sprzedawać tutaj sosy własnej produkcji. Na hasło pełną gębą macie 10% rabatu na te produkty. Więcej szczegółów wkrótce. Standardowo podpisałem regulamin, że jak umrę, to nie biorą odpowiedzialności za mnie. Kupiłem sobie właśnie siemię lniane. Skończę je pić w zasadzie. Podobno pomaga na żołądek, żeby osłonić. Jak się czujesz przed zjedzeniem najostrzejszej pizzy w Polsce? Nie wiem, co mnie czeka, ale mam przeczucie, że będzie ciężko. Ciepła chyba jest, gorąca, co? No, trochę. Trzeba poczekać. Już czuję zapach. Wy nie możecie tego poczuć, ale ja tutaj czekając aż pizza ostygnie, wdychając ten zapach, już czuję, że mnie drażni. W zatokach, więc... Będzie ciężko. Generalnie lubię ostre jedzenie, więc spróbuję się tym delektować. Muszę sobie wbić do głowy, że to jest coś, co po prostu jest ostrzejsze niż norma i to jest fajne. Tak zwane endorfiny się wytworzą, więc zobaczymy. To pytanie, jak na to zareaguje mój żołądek, no ale to już czas pokaże. Niestety jem sztućcami, wiem, że tego nie lubicie. Wygląda smacznie. Pierwszy gryz. Zobaczymy zaraz. Gorzkie. Jak reakcja? No mina nie jest wesoła. Nie jest wesoła. Jest źle. Ile mam? Pół godziny, tak? Autentycznie boli. Boli język. Przeciąłem katar już. Wolę to robić powoli, bo później nie będzie już odwrotu. Ale nie wierzę, że ktokolwiek zje całą pizzę. Już teraz to mówię. Jest to dawka ogromna. Tragedia. Naprawdę jest tragedia. No i ostrzejsze co jadłeś? Tak, zdecydowanie.
burrito w Warszawie z Poco Loco, burger Loco Mexicano, w porównaniu z tym diabelstwem, to jest naprawdę trzy razy słabsza rzecz. 7 kawałków ktoś wcisnął, tak? 7,5. A jak miał na imię? Lucyfer chyba, co? Szczęśliwy, że ja. Odo mnie wystawał gdzieś tam z tego? Już czuję, że mam poparzone całe usta wewnątrz. Cały... Walka z demonami. Pomyśl sobie, że nie jest takie ostre. Już powoli mi przechodzi ten pierwszy ból, nie? Pierwsza fala, tak? Tak. Już poparzyłem sobie usta w środku. Nie popiłem, więc... Zobaczymy teraz. Wyzwanie tylko dla Lucyfera. Tak powinno się nazywać tutaj to wyzwanie, nie? Lucifer Challenge. Lucifer Challenge. Chyba lepiej teraz idzie, to? No. Dawaj, może stało z dół. Szpitale są daleko z tego, co widziałem. Ciężkie życie. Kolejna fala nadciąga. Czuję, że pojawia się problem w żołądku. Tak? Chyba nie dotrę. Nie? Chyba mnie nokautuje. Drugi kawałek wejdzie? Nie. Czuję, że jest lipa. Jest lipa już ze mną. To jest abstrakcja. Naprawdę. Chciałem to zrobić na wolno. Taktyką powoli, ale... Nie da się. Finito. Naprawdę? Chcę żyć, no. Nie poświęcę życia dla challenge'u. Zdrówko. Może 7 kawałków najwięcej, tak? Było? Pozdrawiamy tego pana. To był pan? Nie była pani. jakaś dziewczyna przyszła sobie na kolację. Z tego miejsca pozdrawiam i gratuluję. Jesteś do beścia. Zasłużyłeś na wszystkie nagrody, jakie były. To, co wierzę, że się stworzyli tutaj w tym lokalu, to jest potwór. Jak to się mówi, nie zawsze się wygrywa. Bo przegrywać trzeba umieć też. No. Dawaj. Ja wiem co. Szybko.